Siemacie, witam was tutaj kolejny raz. Wasz ulubiony, zwariowany, jakże ukochany, w cudzysłowie, Sonic Wariat. Z naszym tutaj kolejnym odcinkiem, tak, tejże gry. Poczułem się trochę jak na wersji PlayStation 2, bo tutaj też mam prawie cały rozkład gry, tylko że jestem nieco w innym położeniu gry, znaczy pod koniec tego miasta, o. Tak jakby to powiedzieć. No ale nie będę zdradzać tematów, bo one są, jakby to powiedzieć, za wczesne. I będziecie po prostu poznawać w trakcie grania naszego. Dobra, jedziemy. Niedługo pokażę wam kolejną fajną misję, którą można też zrealizować. Ona nie jest ważna na 100%, ale daje nam przede wszystkim fajną taką możliwość z CJ-em. Odblokuje nam przede wszystkim, jakby to powiedzieć wam, że się nie męczymy za szybko, nie? Ale o tym powiem wam kiedy indziej. Łap zająca. Może mięsnego jeża, nie na żart. Możliwe. Czyżby oni ruszali gębami, a mówili inaczej? Dziwny błąd. Aczkolwiek takiego na PS2 nie miałem, ej. Jak grałem niedawno w tą misję. No ale cóż, jedziemy tam na spotkanie. Uważaj, bo uwierzę. Nie praw mi tutaj komplementów za jakieś słabe 2 grosze. Spadaj z tym pistoletem, tam co się... Kurna... No, jak to się nazywa? Czemu się kozaczysz z takim pistoletem? Nie ma czym. Dobra, ciśniemy. Maryzia. Your soy El Grando Smokio, and I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffeeo up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Oh, man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him smoke. Yeah. Boom. Zapamiętaj moje nazwisko. Smoke się od razu zmęczy już. Widzę. Jak? Ten jaki parkurowiec ty. Free running normalnie. Ten kto kojarzy tą grę powinien wiedzieć co biega, nie? Dogoń członka gangu. Tam. Z bułeczka z przepięknym, jakże soczystym masełkiem, a może margaryną. Dobra, dogońmy go lepiej, bo kurde. Leć! Od razu powiem ci tak, CJ, strzelaj ten. O! Jo piernicze! Wow! A ty czego, patafianie? Strzelał do swoich? A nie, do policjanta strzelał.
Siema, czubie, nie złapiesz mnie. Jedź na pociąg, kurna. Bo na ciebie dziewczyna czeka. Nie, jakiś chłopak, nie? Bo jesteś pedałem. Nie. No, siema. Siema, fiu. O kurde. Nie widziałem. Dobra. Jeszcze jeden detal pokażę wam. Właśnie to, co chciałem powiedzieć, dokończyć chciałem przed misją tą, którą żem zrobił. Chodzi mi o taki detal. Patrzcie, mamy tu taką ciężaróweczkę. Co jest w tej ciężaróweczce? Tak, pewnie musicie kojarzyć misję u Ridera, okradanie wuja sama, właśnie tą ciężaróweczkę mieliśmy w tej misji. I tutaj jest za zadanie, o kurde, jest za zadanie obrabiać chałupy z cennego majątku. Łączna wartość, żeby zrobić misję, kurde, muszę uciekać, żeby zrobić misję na, żeby dostać taką nagrodę w postaci nie męczenia się, to musimy zrobić tak, żeby wartość wszystkich łupów wynosiła około tam 25 tysięcy dolarów. Ja mam na to patent, ja już go sprawdziłem na PlayStation 2 i on działa, więc my go sobie sprawdzimy w kolejnym odcinku, zagrajmy w GTA San Andreas. Ja już będę zmykał, bo tutaj wiadomo, trochę mi się nagrał ten film. Może mi się tam trochę nagrał, ale nie wiem, na razie chcę tak to zrobić spokojnie. Nie za szybko, nie za często, ja to robię tak, jak mi się tylko podoba. Ja się tam nigdzie nie spieszę, nie patrzę na to, w jakim czasie to zrobię, ważne, że ja to zrobię, nie, bo i tak prędzej czy później będę mieć na to czas, nie? No dobra. Zmienimy ubranie w następnym odcinku, żeby nie było, że nudne jest potem, nie? Jak macie jakieś propozycje do zmiany ubioru, to piszcie komentarze, bo chętnie mogę zmienić ubranie. Żeby wam jeszcze przypomnieć, jakie mam ubrania, z jakich sklepów, to zaraz wam pokażę. Bo mam tylko tak naprawdę z sklepu nazywającego się Binko. Z innych na razie nie mam i nie będę mieć, ale jak zbiorę kasę, tak ze 100 tysięcy kupimy sobie w Suburbanie czy Polarapsie. Dobra. Czy ja zapisałem grę? Nie pamiętam już. Tak. Okej. Okay. 2 lata od tragedii smoleńskiej. Trzeba to uczcić pamięcią minutą ciszy. A więc dobra. W takim oto razie następny odcinek będzie właśnie taki, jaki mówiłem właśnie parę minut temu. Nie będę owijać w bawełnę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym moim cyklu. Dawać łapki do góry albo w dół, jak kto woli. Najważniejsza jest po prostu ocena sytuacji. CJ macha wam. Nie widać. I do zobaczenia.